Hubert Wąkiewicz, kapitan Lecha Poznań. Hubert, co się wydarzyło w tym meczu? Przegrywacie. Jak skomentujesz to, co się wydarzyło dzisiaj na Bułgarskiej? Po dzisiejszym spotkaniu przegraliśmy spotkanie w Islandii. Starą kuriozalną bramkę. Byliśmy pełni przekonani, że to spotkanie wygramy, zeszliśmy bramkę. Jak widać, nam się to nie udało. No i słychać z trybun, co się dzieje. Wiemy, co zrobiliśmy i po raz kolejny dajemy ciała, dajemy dupy. Był taki moment, że za bardzo chcieliście? Bo tak to wyglądało. Tych błędów było też dzisiaj bardzo dużo. Myślę, że tak. Z każdą minutą wiemy, że jest coraz goręcej. Kibice od nas wymagają. My zamiast grać spokojnie, swoją sytuację, to te piłki były takie, no dziwne, nie były przygotowane i obrońcy po prostu się ustawiali, wybijali co mogli, a my waliśmy głową mur. No i cóż mogę więcej powiedzieć. No. Dramat.